Cześć kochani, witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z tym małym człowiekiem, z Melanią, po 2 latach od ostatniego poprzedniego filmiku, w którym Melania robiła mi makijaż, jak była jeszcze bardzo malutka. Teraz już obecnie chodzi do pierwszej klasy i wtedy robiłyśmy makijaż kosmetykami dla dzieci, a dzisiaj robimy kosmetykami prawdziwymi. Także Melania chce się sprawdzić, chce zobaczyć, na ile potrafi zrobić mamie makijaż. Ja nic na sobie nie mam, słuchajcie, oprócz tego, że mam bardzo permanentną szminkę, próbowałam ją zmyć. Niestety, Maybelline daje radę. Maybelline daje radę, bardzo wytrzymała, więc musicie mi uwierzyć na słowo, że nie mam żadnego makijażu na sobie i Melania właśnie teraz będzie mi go przygotowywała, będziemy sobie odpowiadać na różne pytania. Także zapraszam Was bardzo serdecznie, zostańcie z nami. Zaczynamy. Dobra, od czego zaczniemy, Melasiu? I od tego. Jak to się nazywa? Pędzel. A to? Fluen? Fluid. Bardzo dobrze. Używamy mojego ulubionego z Essence. To jest po prostu numer 8 Soft Vanilla. Ja używam go od zalania dziejów po prostu non-stop. Także tu się. Aha, muszę okulary zdjąć, tak jak ostatnio. A, i to jest drugi, ten sam, słuchajcie, tego też używam, jak bardzo się opalę latem. To jest 10 Soft Beige, ale on jest już bardzo ciemny. Na mnie jest troszeczkę za ciemny, głównie używam tego, a ten będziesz musiała tak odkręcić i użyć go tak jak szpatułkę. Specjalnie się ubrałam w trochę starszą bluzkę. To była moja bluzka. Tak, to jest twoja bluzka. No. I nie wierzę, że jesteś tak mała. No, trochę się zmniejszyłam, że mogę od ciebie bluzki pożyczyć. Na pędzelek czy tu? No, kupiłam Melanie bluzkę w Primarku i ona była, słuchajcie, na 7 lat, ale jest bardzo duża, także normalnie sobie pożyczyłam, żeby mieć też różową. Nie, to chyba tak nie pójdzie. Będziesz musiała odkręcić to całkowicie i mieć ten. O, i tak szpatułką mi nałożyć. No, bo już jest końcóweczka dosłownie. I'll get through. Dobra, Malasiu, będziemy sobie w międzyczasie odpowiadać na pytania, tak jak w tamtym filmiku. Będziecie mieli gdzieś tutaj w którymś rogu, może jak mi się uda, to odnośnik do tego filmu, albo wtedy. Na dole w opisie będziecie mieli linka do poprzedniego filmu, żeby sobie zobaczyć, porównać się, jak wiele zmieniło się od tamtego czasu i w moim, i w Melasi życiu. Dlatego, że Melasiu, powiedz wszystkim, gdzie ty chodzisz? Do szkoły. Do szkoły. Tak się pozmieniało, słuchajcie. Wtedy chyba jeszcze nigdzie nie chodziłaś, jak nagrywaliśmy. Nawet nie chodziłaś wtedy do przedszkola, jak to nagrywaliśmy. Tylko chodziłaś ten. Nigdzie. Nigdzie. Chodziłaś swoimi ścieżkami. Po domu. No, chodziłam po domu. Super. Gdzie się nakłada taki fluid? Na buzie. Wszędzie? No, Tylko znaczy na na. buzie. No, ale wszędzie na buzi? Na, się wszędzie nakłada? Na oczy, tak? Na nos? Na czółko, wszędzie? Planujesz zostać jakąś kosmetyczką czy coś? Bo dzisiaj mówiłaś, że twoim marzeniem jest zostać nauczycielką w szkole, nie w przedszkolu, bo kiedyś chciałaś w przedszkolu, a teraz awansowałaś na nauczyciela. Ale potem w ekolu muszę zmieniać dzieciom peluszki. A, to tego nie chcesz? Nie. I nie chcę być kupił. Czyli lepiej w szkole, tak? O, a w szkole nikt nie nosi już pieluszki? No w szkole nie ma tak małych dzieci. A słuchaj, jak ci minął pierwszy dzień szkoły dzisiaj? Opowiadaj, No co robi. dobrze. Tak, co robiliście, kochanie? Żeby nikt nie widział. Co robiliście? Mieliście jakąś przerwę taką, że na dworzu byliście? To mój żołądek. Tak? Nie otwieraj A czy oczu. ktoś dzisiaj był niegrzeczny w klasie? W sensie, że
nie słuchał nauczyciela albo tak. źle się odzywał, mówił jakieś brzydkie słowa. No, no. Wiem, co musisz mi przynieść. Opaskę u ciebie jest na komodzie, na lampce ta kotka. A mamusia w tym czasie napije się kaweczki? O, i teraz mi załóż właśnie. Czekaj, tak się, czekaj, się tak zakłada, tak. Tu i wtedy się podnosi i zobacz, wszystkie włosy na hintem. I za kola pięknie się świecą. No, ale teraz można robić, nie? Słuchaj, Misiu, powiedz mi, w klasie masz fajne koleżanki? Fajnych kolegów? Z tego, co zdążyłaś dzisiaj poznać? Nie mów, bo mi się... Powiedz mi, a czy ta twoja szkoła jest duża, czy ona jest mała? Duża. Tak? Aha. Ona ma jakieś piętra, czy ona jest tak sobie po prostu no, jedna? No, ona ma pie... O nie! Ona ma piętra, czy jest taka pojedyncza? No, ona ma piętra, tylko trzeba schodami iść. Aha, a co jest na pierwszym piętrze? Na pierwszym... Nie wiem. A na drugim? Nie wiem. O, tu mój żołądek, słyszycie? To on tak ma, on se tak gra po prostu po operacji. On se gra. Z głodu. On se tak z głodu sobie dobra. Coś tam... Dobry, ta stara Kasia, słuchajcie, chce wyjść. Chce wyjść. Babcia dzwoni. Mhm. Ocie, pierun. Co to jest? Do rzęs. Do rzęs, maskara, tak? Tusz do rzęs. Trochę się boję, że mi oko wydziubiesz. To zrób to sama. Nie, no zrób ty, Misiu, jak ty, to zamknij ty... Zamknij oczy. Muszę ci zaufać. Zamknij oczy. Teraz spojrzeć, czy babcia nie dzwoni. A słuchaj, ile masz lat, powiedz wszystkim? 6. 6, tak? O nie, wyjechała. To jest normalne, no, że się dotyka. Musisz poczekać, aż wyschnie i wtedy wytrzeć. No, ślicznie. W ogóle to się na otwartym oku chyba robi, wiesz? No! Nie rób mi... Algę tu. Nie pluj na mnie. Ej! Nie, koniec. No i jest okej. Okay. A słuchaj, powiedz mi, ruszają ci się jakieś zęby już? Ten jeden. A słuchaj, nie, dobra. A u was z tym ostrożnie. A u was w klasie... Dzieci nie mają już zębów, na przykład z przodu, że widać, że brakuje im, czy coś? Widziałaś coś takiego? O nie, to musisz opukać. To się troszeczkę bierze, daj, może potrzymam to. Mhm. No to trzeba tak pukać, wklepywać wszędzie. No rozmawiaj ze mną, bo ty mało rozmawiasz, a mieliśmy się coś dowiedzieć o twoim życiu, co się zmieniło w twoim życiu. Masz 6 lat. Chodzisz do pierwszej klasy, tak? Tak. Masz tornister? Tak. Jaki kolor? Fioletowy. Różowy! No, różowy. Masz dużą klasę czy małą? Dużą. Dużą, tak? Mam ślubną ekipkę. A, ciepło ci się zrobiło? To trzeba gdzie? To trzeba na linię wodną oka. Nie. Weź teraz coś na policzki, jakiś róż albo coś. Mhm. A róż wiesz, którego użyłam? Tego. No, wiem. Musisz uważać, te wszystkie paletki mają z miliard lat. One już się bardzo rozpadają i w ogóle.
No i co, jak ci się wydaje? Ci nauczyciele fajni są? Miałaś dzisiaj już jakieś przedmioty, jakieś lekcje? Prawdziwe takie? Nie. Nie? A co robiliście? No tam. Tam tylko pan mówił. Pan coś mówił? No. Cały dzień coś mówił? No, cały dzień. Straszna nuda. No. Straszna nuda. Tak? Zobacz. Pięknie. A jak chodzicie na obiadki, to chodzicie do góry czy na dół gdzieś po schodach? Na dół. Na dół. Okej. Okay. I tam jest taka stołówka? Mhm. Okej. Okay. I wszystkie dzieci tam są, czy tylko wasza klasa na przykład? No, nasza klasa pierwsza idzie. No. Potem idzie ta druga klasa dorosła. Mhm. A jak jesteście na przerwie, to są też inne dzieci z innych klas, czy tylko wy? Też inne. To się tak nie wbija, Misiu, to się tak... To się tak smaruje, patrz. Tak. Nie, ja sama. Dobrze, ty... O, pięknie. Czemu to się daje? Żeby oczka były lepsze. Tak? Żeby nie wyglądały na zmęczone, tak? A my jesteśmy ostatnio zmęczeni, dlaczego? Bo mama robiła szultutę. A, bo ja robiłam po nocach szultutę dla ciebie. I tata też. I tatuś też, tak. Dlatego jesteśmy zmęczeni, nie? I niewyspani. Mhm. Ale też musimy wstawać o 7 rano, nie? No, to jest, co to jest? Pokaż wszystkim. No, choć w ogóle cię nie widać. No, co to jest? Rozświat. Rozświetlacz. Rozświetlacz. A czy do szkoły można robić make-up? Makijaż? Co myślisz? Nie? Mm-mm. Nie. Dobra. Tak, ja mam się przesunie kamery, bo cię nie widać. Teraz będzie lepiej widać. A to co to? Blokatowy. A, no, też taki rozświetlacz, tak? Tylko inny. I zawsze trzeba pukać. Pukać, no. Trzeba zawsze opukać nadmiernie. Pokaż, jak to się robi. O, widzicie? Misia, wszystko... To nie jest takie trudne. To nie jest trudne. Także jak ktoś chce się nauczyć, tak? To da radę. To oglądajcie nasz filmik. O, dokładnie tak. Mogę ten krem? Ten krem? Teraz krem? No. No dobrze. Ty robisz makijaż. Krem się daje na najpierw, nie? No ale dobra, jak zapomniałaś, to daj teraz. Potem zrobimy nowy. A. Potem nowa warstwa. No, nie za dużo, nie? Bo będzie bardzo tłusto. Jak te filmiki na TikToku, takie... Augę, augę? No nie, nie, one augę, bo będzie mi szczypać, Misiu. Jak chomik, jak... Wyglądasz jak chomik Adam. Okej. Okay. Wiesz, czego nie mam? Czego brakuje? Nie mam narysowanych brwi. O, mi ciśnie już. Dobra. Nie mam narysowanych brwi. Misia! Ładnie. Ty się wygłupiasz, czy ci tak wyszło? Ładnie mi zrób ten make-up, Misiu, żebym nie musiała się wstydzić. Dobra, nie otwieraj oczu. Nie. Za przyjdę. Nie ofielaj oczów. Nie ofielaj oczów. O, o wiele lepiej. Nie, bo ja to zmazałam, bo było krzywo. A. I więc muszę się zaraz. Mhm. Tutaj jest. Mhm. Ten nie jest aż taki mocny jak tamten. I teraz to. Co to?
To jest pasta do zębów, Misiu. A skąd tutaj masz pastę? No bo jak byliśmy na urlopie, to wsadziłam do kosmetyczki. Który wybierasz? Pokaż widzom, którym będziesz nakładać. Nie, tym nie. Żadnym. Żadnym? Tu. Muszę wam mieć oczy? No. A wiesz, że to jest taki, jest taka praca, taki zawód, kosmetyczka, makijażystka. Podoba ci się taki zawód, taka praca? No, bym chciała pracować. Tak? No. A co z nauczycielką? Nie, nie będę. A już nie. Dobra. I chcę to, żeby kreski zrobić po oczach. Poproszę ładnie, oczywiście. Chudy byk. Chudy byk. Panie? Mhm. Nie, sesy, nie ofielaj. Oj. Okej. Trochę jak z ekipy Gen Z. Ekipy Gen Z. Mama. Tak. Dobra. I. W sumie makijaż jest skończony, tak? Perfum, okej. Mhm. Dobra. Dobra. Zawrócę, widzowie. Jak wam się podoba? Z bliska. Pokaż, jaki to jest. Mhm. Taki. On pachnie, prawda? Jak on pachnie? Ja bym tak zrobiła. Muszę tak zrobić? Aż tam. Nie, tam. I co, mogę założyć okulary? Makijaż skończony? No. Co się las?